Pozostało nam tutaj porozmawiać z Bojem Owensenem albo zdobądź nagrania z kamer w kuchni. Może spróbuję zdobyć te nagrania. Zobaczmy, co tam będzie. Tak czy siak muszę wyjść. Dobra. I teraz tak, tutaj mamy tu lub tu. A w którą stronę będą nagrania? Spokesman said that the unveiling would be indefinitely postponed. What did he mean? Are we going to have to wait an entire week? 2 weeks? I suspect it may take longer than that. If the murder isn't solved, the unveiling could be postponed for as long as a month. I can't believe that! We should sue. We can sue later. For now, let's just enjoy the day and hope the murder is solved with due haste. Uh-huh. Wy żyjcie sobie tutaj marzeniami, a ja idę pracować. Tam mnie prowadzi. Okej. Okay. Ważkie. Karabin szturmowy. Szampan? Szampon. Skontaktuj się z Drikiem. Co nam powie? Nic nie dzieje. No to na górę. A ktoś z lękiem wysokości zdecydowanie by po tym nie chodził. Port kosmiczny Pireus. Posterunek. Captain, up ahead. Be ready for trouble. Pastnicy, coś tajemniczy. Hey, you! We've been looking for you! And by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Sluglight Underground don't like that much. Sluglight? Would that be some form of bioluminescence? No? Nothing? Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm! Draw! Ojej. Kolego, jestem inspektorem. Wtykanie nosa w nie swojej sprawy to moja praca, to jakaś komedia. Niestety nie dam rady ani zastraszyć, ani okłamać. Ja tak uwielbiam, kiedy ktoś mi grozi. Teraz to będzie działanie w samoobronie. Ja powiem mu, że to jakaś komedia. You wanna say that again, pal? Zastanów się, ci z Pops kazali mi wszcząć śledztwo, a teraz każą mnie zabić? Ura, przecież ty nie jesteś Pops, to nie w porządku, nie możesz powiedzieć. A spróbujemy z uroku? Woolly piss! Why we decide to do this? Hey, any chance we could reschedule? Yeah, maybe do this whole showdown business? Never? Wynoś się stąd, perswazja. Jasne, się powiesz mi, dla kogo zmieniam plany. O, dwa, zdecydowanie dwa. Someone paid us to say we were slug and intimidate you. I don't know who, I swear it. They only ever sent notes. That's everything I know. Honest, we were only gonna rough you up a little. You gotta believe me. And we're real sorry. Jakoś nie popłacz. Dobra, wynoś się stąd. I,
You don't need to tell us twice. Come on, all. Let's get the hell out of here. Ciekawe. W sumie to pod światło i tak mogło ich wynająć. Ich wynająć, że niby pracują dla podświatła, żeby się nikt nie domyślił, że to było pod światłem. No, takie tam pokrętne, tak jak na tą grę przystało. Hello, hello. Co my tu mamy? Zastępca Keepera. Greetings, non-criminally associated individual. The Rizzo's constabulary is currently not closed. Due to a spread infestation, bureaucratic processes are currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please lament only in marked lamentation zones. Please speak clearly into this unit's recording instruments. Dobra. Twoje przeznaczenie to zastępca Keepera. Co robisz na posterunku? Error. Unit designation no longer wine taster. Unit designation now deputy. Czy twoje przyrządy do próbowania wina służą również za jakąś broń? Twoim zdaniem było kiedyś próbowanie wina? Masz swoje ulubione? Unit does not have a favorite wine. Unit is incapable of taste. Czy twoje przyrządy próbowania wina służą również za jakąś broń? While potential lethality of unit instrumentation bears towards 95% violent utilization of equipment would void unit warranty, all Rizzo's constabularies must include at least one deputy constable. Among the pool of available Rizzo's employee candidates, this unit was considered the most competent. How may this unit be of service to you? Mówiłeś coś o inwazji pszczurów? Checking logs. Error. Informational limitations found. 2. Reciting limitation 1. Do not tell users about constabulary sprat infestation. We do not need to pay the health inspector's bribe. A third time. Limitation 2. Do not read informational limitations aloud. Especially not to any of those void-damned, snot-nosed guests. Or I'll have you sold for parts. Okej, potrzebuję nagrań z kamer. All requests for security footage require a nominal compulsory bribe. Is that acceptable? Inżyniera, nie ruszaj się, muszę sprawdzić twój moduł przetwarzania bitów. Dwójeczka. Error. Bit processing unit has been removed, temporarily surpassing bit fee request. Funds will be requested from Rizzo's leadership with interest at a later date. Delivering footage. Thank you for your patronage. If you would like a wine recommendation to pair with that footage, please submit the requisite request forms. Is there any other assistance this unit may provide? Tak, mógłbyś szybciej gadać. Na razie. Dobra, mamy nagrania. Myślałem, że od razu będzie można je jakoś przejrzeć czy coś. Obrzyn niezwykłego styla. Ten obrzyn z agresywnie spiłowaną lufą jest charakterystyczną
bronią niezwykłego Steela, słynnego kosmicznego pirata, strzelca i ogrodnika. Broń ta zdelegalizowana przez Radę, tak samo jak serial jej właściciela, na szczęście jest jedynie rekwizytem. W przeciwnym wypadku jej życie mogłoby się skończyć wyłącznie na dwa sposoby. Zalaniem całego pomieszczenia gradem śrutu lub eksplozją w rękach użytkownika. Okej. Okay. Co takie rzeczy trzymać? Co ja zadaję takie pytania? No tutaj to norma. Co tam panikujesz? Karta magnetyczna do terminalu na posterunku. Okej. Okay. Co to będzie podejrzewało? Koncentral. Co się stało? Timeline discrepancy detected nearby. Pomarańczowa perówka. Cyk. An aberration in the expected timeline for this organic being has occurred. Behold, the body of Maria Keen, formerly the constable of the Eridanos atmospheric complex. No signs of life detected. Maria Keen is survived by no known relatives. Kapsułki dookoła leżą. Co ją zabiło? Multiple puncture wounds detected along the frontal bone and between the clavicle. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition. Zaraz, to wygląda to samą broń, która zabiła maskotkę. Yes, Inspector. These entry wounds match the profile previously detected on the Rizzo's Rangers mascot. Constable Maria Keen was likely killed by someone wielding the Needler. Na ziemi widziałem łuski po amunicji. These casings are too minuscule for conventional small caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle used for medical and surgical purposes. W zabiegach medycznych amplifikator zbadaje ciało pod kątem obecności toksyn. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. Medycyna, chlorek potasu, CERN sobie jej stanęło. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest rather than physical trauma is the most likely cause of death. Amplifikatorze, sporządź notatkę, znaleźć winowajcę i wymierzyć mu karę. Zakończę rozmowę, no dobra. Your memo has been noted. This unit has been programmed to offer encouragement during moments of emotional strain. Banter protocol activated. We'll find the sprat bastards responsible, Inspector. Kolejna ofiara. Nagranie. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. Please explicate your defense into this unit's recording equipment. My permit wasn't expired, Scrap Heap. You probably just scanned it wrong. Error. Unit's permit reading equipment was updated only last week. Please tell a different lie. Tell a different... You're a mechanical. You ain't got the foggiest idea whether I'm telling the truth or not. Correct. Criminal. However, Constable Keen has decreed that this unit will remain here, questioning you. Every minute until you submit a confession. Error. Information on recent exchange lost. Restarting conversation. Greetings, criminal. This unit would implore you to confess to your crime of landing with an expired permit. You know what? My permit was fake after all. Let me out of here.
Nie chciał dalej słuchać. Tutaj też dobry napis. Nie wypuszczać więźniów na spacer, nawet jeśli ładnie proszą. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Z kim pogadać? O, jest ktoś. If I made a bet with you at the Copper Bottom last night, let's call it off now. I can't stand the taste of life's brats. Cassidy? I'm a criminal, get it? They don't let me talk to law-abiding sorts. Okay, nie to nie. Herbatka musująca? Kurde, się dobrze tu odżywiają. To co? Terminal. Rejestr zatrzymanych. Mills. Powód aresztowania, podejrzanie o przemyt, raport z aresztowania. Podejrzanie o przemyt jest w przypadku Cassidy Mills równoznaczne z faktem dokonanym. Cassidy uczyniła z prób przemytu swoje hobby, a jeśli zostawić ją samopas na kolejne kilka lat, najprawdopodobniej wyniesie je do rangi sztuki. Słowem kluczowym jest tutaj próba. Szczerze wątpię, czy Cassidy jest w stanie cokolwiek przemycić. Jest niewiarygodnie niezdarna, a jej działanie oczywiście do bólu. Oczywiste do bólu. Nie potrafiłaby nawet ukryć piasku na pustyni. Mimo wszystko podejrzenie o przemyt stanowi przejaw zachowania wywrotowego, nieodpowiedzialnego czy też niezgodnego z wysokimi normami prawnymi spółki Rizzo. Ponieważ Cassidy Mills podlega pod kompetencje podziemia pod światła, oczekuję, że pan Kincannon wypłaci za nią kaucję w ciągu 36 godzin, jak zwykle. Oza Zuber. Powód aresztowania, zakłócanie porządku publicznego, raport z aresztowania półprzytomnego pana Ozy, znaleziono dziś rano leżącego w szczątkach skrzynki wyrobów cukierniczych Rizzo, wartość mienia 15 bitów, wartość rynkowa około 1500 bitów. Niezłe. Przebicie, co? Integrowany przez ochronę pan Ozo zaczął bredzić i wykrzykiwać zadania takie jak Rizzo ma ślimaki, ślimaki, wszystkich nas pozabijają. Pan Oza został zatrzymany i zabrany na posterunek. Biurokraci zaczęli przygotowywać pozwy o zniesławienie, które w połączeniu ze zniszczonym mieniem najprawdopodobniej zmuszą pana Ozę do ciężkiej pracy do końca życia. Przynajmniej nie będzie więcej podsycał kłopotliwej sytuacji między Rizzo a nami. Lamba Alexis. Powód aresztowania, pijaństwo w miejscu publicznym, raport z aresztowania, szóste aresztowanie Lamba w tym miesiącu, niedługo będzie rekord. Idźmy do katalogu głównego. Archiwum nagrań ochrony. Nic nie ma. Mówisz do katalogu głównego. Wiadomości. Proszę podać hasło. Hakowanie. Wprowadź hasło. Hasło. Uwielbiam grozę na monarchu. Hasło prawidłowe. Witaj, Maria Kin. Od Ludowika. Pani posterunkowa, wiem, że nie chcę pani tego słuchać, ale proszę mieć na baczności. Port kosmiczny Pireus leży poza moją jurysdykcją, co znaczy, że jest pani jedyną osobą odpowiedzialną za egzekwowanie prawa spółki na terytorium POPS. Rozumiem, że nie mogę pani do niczego zmusić, ale byłbym wdzięczny, gdyby miała pani na oko na Cedrica Kincannona. Pan Kincannon szuka sposobności przejęcia całego kompleksu ode mnie, a pani trzyma go w szachu. Jest pani pierwszą, ostatnią i jedyną linią obrony pomiędzy swawolnymi chuliganami POPS a naszym projektem. Rozumiem, że Eridan nie jest pani największym marzeniem. Jeśli premiera nowego produktu odniesie sukces, jeśli brązowa perówka znajdzie wzięcie w całej kolonii, to obiecuję, że znajdę pani miejsce, gdzie będzie się pani mogła cieszyć szczęściem do końca życia. Jest pani bezcenną częścią rodziny Rydzę i zasługuje pani na moją opiekę. Winton. Podejrzane. Sprawdź systemy diagnostyczne. Nieodnaleziono archiwum rejestrów. No to hakujemy. Uruchom odzyskiwanie danych. Nie odnaleziono kopii zapasowej archiwum rejestrów, nie odnaleziono indeksu archiwum rejestrów, bo program odzyskiwania archiwum rejestrów uległ poważnej modyfikacji lub uszkodzeniu. Wykryto poważne uszkodzenia bod odzyskiwania danych. Na prawa pod programu wygląda dostępu nadzorcy. Proszę podać hasło nadzorcy. Hakowanie 150, aż inżynieria 70. Napisz nowy podprogram wyzyskiwania archiwum. No to piszemy.
Witaj, Alex Hawthorne. Uruchamianie pod programu odzyskania archiwum wykonano, przywracanie kopii swojego archiwum wykonano częściowo, bądź wykonano nieodwracalne uszkodzenie, odzyskano jeden wpis. Otwieranie, ostrzeżenie, treść wpisu zredagowana z polecenia Ludowika. Otwórz ocenzurowany tekst. Zdobywasz przedmiot kaseta z danymi, spoko. Barbage'a 3001 coś zrobiono. Wpis rejestru technicznego, otwarcie sterowania ręcznego, zachowanie jednostki, zmiana zachowania jednostki zakończona pomyślnie, aktualizacja protokołu wrogości jednostki, zmiana trasy patrolowej jednostki, sala balowa, hotel Grand Colonial, aktualizacja programów systemów celowniczych jednostki, aktywacja systemu uzbrojenia jednostki, instalacja procedury awaryjnego czyszczenia pamięci, aktywacja czasowego czyszczenia pamięci, pomyślna redakcja wpisu technicznego. Trwa rejestrowanie danych. Wykonana. Czyli inaczej mówiąc, tak jakby kogoś zabił, a potem wyczyszczono mu pamięć. Już nic chyba nie ma, tak? Zapytania archiwum rejestrów. A wyjdź. Się ciekawie robi. No dobra, to teraz porozmawiać z Bojem. Już mamy wszystkie wpisy. Coś jest jeszcze do zrobienia? Co tutaj jest? Artykuły suche i rozmaite. Reminds me of a rose. Just a bit. Siemano. Hello. Welcome to Eridano's Dry Goods and Sundry. The most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. I'm marketeer Joseph Dempsey, here to make your shopping experience as pleasant and normal as possible. Aha, jasne. Standardowo niczym się nie wyróżniamy, wiesz, chyba powinien zainwestować w seminarium reklamowe. Hey, folks take a lot of comfort in knowing their neighborhood general store is unchanging, eternal, like the land beneath their feet or the air in their lungs. Whoops. Forgot I ain't supposed to poeticize on work time. The drab nature of our store profits is what I meant. Now, can I sell you anything? Tak naprawdę to dzięki. Tędy, okej. Kantyna, miedziany zadek. Ciekawa nazwa. I got something I need to speak with you about. Serio? No dobra. Hey there. Word around the spaceport is that you came in on the unreliable. You a new crewmate? Nobytek? Właściwie to zawodny, to mój statek. Jestem Haftor, kapitan zawodnego, jestem Spichny, przykro mi to mówić, ale Haftor nie żyje. Statek przypadł w spadku mnie. Nie wiem, brat, trzy. I see. Well, this would have been easier with Hawthorne, but I hope that if you're flying his ship, it means you're a freelancer too. Wonder if you can help me. Ale w czym niby? I run an outfit for the moving of the less than legal goods. There's a particular piece of cargo needs delivering to a particular individual in the spaceport. Thing is, I don't know where the cargo is right now. The crewmate who handles that is in the clink for getting a little too disorderly in town. We've already attracted too much attention. Too risky to visit her myself. That's where you come in. You help us out, I'll give you an equal cut of our pay. Dobra, co jest grane? Great to hear. First, you need to go meet the crewmate who got herself jailed. Cassidy Mills is coś the czułem, name. Że to będzie ona. She'll know where the cargo is. Pod warunkiem, że nie zapomniała. Dobra, ale skąd będzie wiedziała, że pracuje dla ciebie? W sumie cokolwiek by mi pewnie powiedział, to by uznała, że to prawda. Biorąc pod uwagę jej wpisy. Oh yeah, right. We have a secret phrase. I like boneless spratwurst. Say that and she'll know you're a friend. Okej. Ale ja nie lubię szczurów bez kości. Kto wymyślił te hasło w ogóle? Well,
I did, of course. I'm something of a savant when it comes to secret codes, if I do say so myself. Dał się tego uniknąć, gdybyście wszyscy wiedzieli, gdzie jest ładunek? Could, but there'd go our plausible deniability. Technically, I don't know about any smuggled cargo, and Cassidy hasn't moved anything herself. If the constable asks, I can't find any contraband cargo, and Cassidy doesn't know how it got here or what's in it. Dobra, brzmi nieźle, zabieram się do roboty. Be seeing ya. Remember, Cassidy's at the constabulary. She might be a little wary, so be careful. Jasne, jasne. Buy a bunk, huh? I think I'll stick to my cabin, thanks. Severo. Terminal. Wypożyć jednostkę, odstąpienie od zobowiązań. Severo. Nie, dzięki. Chociaż z drugiej strony. Small. Hey, pal. Over here. Co tam? Hey there. You're looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time? Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick? A co sprzedajesz? The name's Oryk. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. Uh-huh. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anticleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture? Not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Ważnie? Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. Co to za alternatywne specyfiki? What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. Ale w skrytną witaminę C masz? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted Mantisaur essence, best kept secret in the business. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. Eh? Pewnej gwieździe ciepła? Czyżby o czarnej dziurze mówił? Sporo tutaj tego do zwiedzania. To bardziej wygląda, jakby chciał kogoś rozwalić, a nie ładować. Pod światło. Tu zastrzeżone. Siemano. You one of the new workers? A lost tourist? Wait, I don't care. Just don't knock anything over. Mam kilka pytań. Hey, if it meant I could ignore my work, I'd let you talk to me about sprat reproductive practices. Ask away. W jaki sposób zarządzasz dokami? This terminal makes it pretty easy to match a ship's cargo to its manifest. If it ain't on the terminal, then it's someone else's problem. Co jest złego w zarządzaniu towarami? Nothing. I just hate working. No, o takie, można powiedzieć, do wybaczenia. Anything else? Do zobaczenia. Terminal. Opcjonalnie karta magnetyczna do doku. Pokaż listy przewozowe.
Miejsce przewozowe Szczurzy Król. Zoła Mills. A, ładunek. 17 skrzyni nieoznaczonych, 2 kanistry czekokrowiego mleka, 1 paczka nieoznaczona i zawinięta w papier pakowy. Cała zawartość ładownie przeniesiona do doków. Paczka zdeponowana w kontenerze numer 2443. To pewnie to tutaj znajdziemy ten pakunek, tak? List przewozowy na nowy Klapser 258. Ładunek starany się z skrzyni wyrobów cukierniczych i napojów Rizzo, 3 komplety pancerza ochronnego, 20 paralizatorów używanych, przeniesione do magazynu POPŚ. Uwaga, załoga najprawdopodobniej zboczyła z kursu i pomyłkowo lądowała na terytorium POPŚ. Gdyby kapitan statku pytał o przewożony towar, udawać, że żadnego towaru nie było. List przewozowy pod światły. Ładunek 6 skrzyń broni, 2 skrzynie leków. Uwaga, w ramach wynagrodzenia da ci tyle pyrówki, żeby starczyło do utopienia całej Roztoki. Wypłata była trochę skąpa, trzeba o tym porozmawiać z szefem katalogu głównego. I tylko tyle. Jakaś pogadanka. Lista kontrolna protokołu bezpieczeństwa portu kosmicznego. Poczekaj, aż zakończy się procedura dokowania, łącznie z uiszczaniem opłaty przez kapitana okrętu. Powitaj kapitana dokonującego okrętu, pobierz opłatę. W przypadku powracającego gościa pobierz podwójną kwotę. Nie poinformuję o tym z wyprzedzeniem. Zapoznaj się z dokumentem ładunkowym. Pobierz procentową opłatę według jednolitej taryfy za każdy element ładunku. Pobierz podwójną kwotę, jeśli kapitan się wykłóca. Jeśli kapitan nadal narzeka z jakiegokolwiek powodu, wezwij załatwiaczy POPŚ. Zaproponuj ubezpieczenie ładunku za 5000 bitów. Jeśli kapitan mówi, powiadam załatwiaczy POPŚ, a oni potem poprzestawiają trochę ładunek. Nakaż automaszynom transportowym przenieść ładunek do doków. Dokonaj kontroli ładunku. Wszystko, co nie zostało wymienione w dokumencie ładunkowym, w tym szkodniki pokładowe czy dodatkowy ładunek, pociąga za sobą grzywny w wysokości 2000 bitów za każdy kilogram takiego ładunku zwierzęcia. Jeśli nie znajdziesz żadnego nadprogowego ładunku, osobiście go tam umieść. Dobra instrukcja. Niezłe typy, nie? Strzelec. No dobra, coś czuję, że tu chyba możemy jeszcze wrócić. I wonder if all these cargo containers are stored here for any legitimate reason. Or just to give Sublight more opportunities for larceny. No raczej to drugie. Gdzie ono tu było na końcu chyba, tak? Don't think I know you. What do you want? Uwielbiam pszczurodogi bez kości. Yep, that sure is the passphrase, even if it is dumb as hell. What's Dash's plan? Mam się zająć rozkładem towaru, powiedz mi co wiesz i gdzie mam się udać. You're looking for cargo from our ship, the Rat King. Small package, wrapped in brown paper. It got moved to the shipping yard, but I'm not completely sure where. Skoro nawet ty tego nie wiesz, to jak mam to znaleźć? I'm sure some slugite knows how to find it, or has it listed in a terminal. All else fails, you could just case the joint. Might end up with some extra loot for your troubles. Spoko. Dobra, mam jakby co następną robotę do wykonania. Ale i tak chciałbym najpierw porozmawiać jednak tutaj z tym naszym wichrzycielem. Ale tego dokonamy już w kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!